najpierw to, a potem to. No to trzeba by się przebrać. Magia kina. Już przebrany. No i rower czeka. Nie ma co zwlekać. No jest zimno, ale jedziemy w las, tam będzie cieplej. To są w sumie jakieś tam moje pierwsze przejażdżki na tym rowerze, na kanionie. No ale tak coś czuję, że się w ogóle dobrze dogadujemy. Bardzo fajnie pasuje mi ta rama. Fajnie się na niej jeździ. Okej, mniej więcej tak godzinkę udało mi się pojeździć. No i teraz czas wrócić przed ekran monitora i trochę popracować. Także jeszcze kawałeczek do domu. Po rowerze czas na jakieś małe jedzonko. Wasze zdrówko. Chciałem wam sobie powiedzieć o dwóch, trzech rzeczach. Pierwsza to jest taka, że na naszej stronie zaktualizowaliśmy ostatnio kalendarze i link do tych kalendarzy wam wrzucę w adnotacji na pewno i też dokładnie trochę w linkach w opisie, także sprawdźcie sobie koniecznie opis tego filmu. Druga rzecz, która was może będzie mnie interesowała, ale to w sumie też się wypowiedzcie. Dostaliśmy dzisiaj maila z jednego z producentów rowerów, żeby wykonać dla nich testy, jakieś prezentacje rowerów itd., itd. No ale nie za bardzo mają na to pieniądze i czy się tego podejmiemy. No, to jest tak, właśnie tak to wygląda, takie jest podejście różnych firm. Ja wiem, że wy możecie na to trochę inaczej spoglądać. Generalnie dostajemy sobie rowery, możemy sobie na nich jeździć i czemu mam zadeszczewać pieniądze. No i to jest jakby zrozumiałe podejście, natomiast my jakby cały ten portal kręcimy już od 5 lat, nawet od 6 chyba. I jakby poświęcamy się temu dosyć mocno. Cały praktycznie nasz wolny czas jest na to poświęcony. Czasem nie tylko nasz wolny czas. Czasem rezygnujemy z jakichś rzeczy, żeby zrobić coś na portal. Wszelkie wyjazdy, nie wiem, kupno sprzętu, komputerów itd., itd. No to jakby nie bierze się z lajków na Facebooku. Znaczy poniekąd się bierze, bo dzięki temu, że śledzicie naszą stronę i odwiedzacie naszą stronę, to jakieś firmy chcą z nami współpracować. Dlatego właśnie my inwestujemy w sprzęt, żeby robić dla was jak najlepszy materiał. Czasem się to udaje lepiej, czasem gorzej, ale generalnie poświęcamy się tak, żeby to było zawsze dobre. Natomiast jakby temat finansowania portalu to jest chyba temat na dłuższą rozmowę. Może powiedzcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle o tym słuchać, czy was to jakoś nie bardzo interesuje. Trzecią dosyć ważną rzeczą jest to, że założyliśmy grupę na Facebooku. Grupę, do której was wszystkich zapraszamy. To jest grupa zamknięta, także jeśli tam klikniecie, czy chcecie być w tej grupie, to my was akceptujemy. I dlaczego do tej grupy warto przystąpić? No dlatego, że niektóre treści, jak na przykład ten vlog, wrzucę tam zanim będzie dostępny na naszej stronie. Jakby te treści będą tam zawsze prędzej.
będzie dostawali powiadomienia o tych treściach, co też jest ważne, bo na fanpage'u te treści mogą Wam czasami umknąć. No i będziemy mieli dla Was też tam różne specjalne akcje, jako że jesteście naszymi takimi najbardziej wytrwałymi czytelnikami. To tam na pewno będzie można zgarnąć jakieś fajne gadżety, może jakieś koszulki, takie inne rzeczy. O tym się na pewno dowiecie już w niedalekiej przyszłości. A może po prostu pokażę tą grupę, żebyście wiedzieli jak trafić. Grupa nazywa się Grupa Kolarska MTBXT.pl. Tak to wygląda. Także wyszukajcie sobie tą grupę i zapraszam do dołączenia. A gdybyście mieli problemy z tym, żeby tam trafić, to do tej grupy też dam link w opisie tego filmu. No już jest prawie 18, więc może skończę nagrywanie, zacznę montować, żebyście sobie mogli tak około 20 już to wideo obejrzeć. Jak zauważyliście, vlog nie jest jakoś cykliczny, publikowany, ale co jakiś czas będę jakieś wideo wrzucał. Jeszcze jedna rzecz, taka, o którą będę Was prosił, to jest to, żeby zostawić subskrypcję pod tym filmem. Czyli nie tylko pod tym filmem, tylko po prostu pod naszym kanałem. Dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkimi naszymi nowymi filmami, bo będziecie dostawali powiadomienia. Natomiast dla mnie jest to też ważne z takiego punktu widzenia, że tych subskrypcji na razie to jest dosyć mało, a jeśli będzie tam przekroczony próg 1000 tych subskrypcji, to będę mógł zrobić jakby kolejny etap szkoleń z Google'a, a to jest dla mnie też dosyć ważne, żeby właśnie robić też coraz lepsze filmy. Także jeśli można, to prosiłbym o zasubskrybowanie i już więcej do mnie zawracam gitary. Na dzisiaj to wszystko, na razie.